Siemaneczko, z tej strony Janek, no i dzisiaj pogramy sobie z Farmy Simulator 2017. Ruszamy ze ścigami dość dużo. Ruszamy do ciekawe Storminga w tym tygodniu, więc to spoko. Teraz, ja bym chciał teraz to zrobić. Ostatnio patrzyłem. Duże zapotrzebowanie na soję. Jak sądzę, to jest naprawdę duże zapotrzebowanie. I jeszcze to rośnie. Więc muszę to wykorzystać. To sobie... Tym okazji jesteśmy przy farmie, więc sobie wysypiemy. Wysypiemy tą soję, sobie zobaczymy, gdzie mam te iść. Gdzie to jest? Aha, tutaj. Wysypiemy sobie tą soję. Tu jest ten. Ty pracowniku. Tym jedziemy. Opróżnimy go, niech pracuje tam. Jeszcze pracownik. Dobra. I tą sobie sprzedamy, bo czekałem, wyczekiwałem duże zapotrzebowanie i się doczekałem. Ten rzepak wsypiemy. 3000. I mam 500 ton, to będzie 1000. Milion 500. To sobie rozładujemy na szybko. Wsypiemy tą soję. Mam akurat składy soi. Soja. Tu sypiemy i teraz zobaczymy, gdzie mam iść. Plac załadunkowy. Ten plac załadunkowy jest... Przeładunek. Plac załadunkowy jest akurat blisko. Dobra. Tu sobie odjedziemy, żeby nie przeszkadzać. Tak? Tak, dobra. Ten pracownik zacznie robić. I ten jak też zacznie robić. No, mogę sobie, ale w sumie to, mogę sobie zrobić, ale w sumie to już... Tutaj ten pracownik, dobra. No, ale fajnie, że na mapie jest ten plac załadunkowy. No sobie od razu pojedziemy. Szkoda, że można całkowicie zatrzymać czasu, ale na to rzeczywiście może być. Na czasu rzeczywistym może być. Gorzej, że pod górę muszę jechać. Dobrze, że wyczekałem to, która stoi. Być może kupimy sobie sporo wiatraków w kolejnych odcinkach. Bo pieniądze muszą pracować na siebie. Oj tak. Oj tak, muszą pracować. Na pełen zbiornik. Zaraz tam podjadę. Stop. Dobra. Gdzieś tu się ładowało. Nie tutaj. Dobra, ja pamiętam, że tutaj by było. Dobra. Sypiemy sobie. Syp. Teraz tym. Dobra. Ale pewnie zbiornik. Dobra, po prostu, że pojedziemy do farmy. Zwolni pracownika. Pojedziemy sobie na drugie pole. Nie na to, tylko na tamte. Tutaj widzę, że pracownik robi ładnie. 1820, no, dużo cena, dużo niż za, więcej niż za tą rzepak, ale myślę, że spoko. Przypiemy sobie, może jeszcze nie powiem do publika.
Dobra, żeby tylko wszystko robić. Tył. I teraz tym tirem, tym drugim wyładujemy go na szybciora. Na szybciora. O, tutaj jeszcze to robi. I znowu pracownik zapewnił 80% zboża. Ja podjąłem. Bo to będzie dobrze. Tutaj mogę opuść nie zwolę pracownika. Teraz tym tirem będziemy sobie z powrotem do farmy. Jak to wygląda z powrotem? I to rośnie jeszcze. Niby grosze, to jest nie, niby grosze, ale to 3000 niż 2000 robi wielką różnicę. 3000 robi wielką różnicę. 2979 jak było ostatnio. 3000 robi dużą polocalną różnicę, żeby się to zboża. Naprawdę. Dobra, się tu powiedzieliśmy dwa razy. To jest te głupi haszczak. Haszcze powiedziałem sobie dwa razy. Dobra. Mam nadzieję, że ten duży to potrzebuje nie minie po 16 godzinach. Po 16 nie minie to. Mam nadzieję, że do 17 będzie. Rzutnik. Tego sobie wsypiemy jeszcze. Będzie już pełno jest. Wsypiemy sobie do magazynu. Bo tutaj podjedziemy sobie. Dobra. I stój. Rozładuj. Rozładuj. Dobra, i wsypamy. I tak podjadę. A tu też się sypie ładnie. Ładnie. Co jest najdłuższe w tej grze? Jeszcze po 3000 jest co ja. Najdroższe i po 3000. Zaraz nam podjedziemy tym tirem. I myślę, że kupimy kolejnego wiatraka. Będziemy mieć już 6 wiatraków w użytku. Każdy wiatrak daje po 1500. Więc łatwo przeliczyć, to będzie 9000. 6 wiatraków. No. 9000 będzie. Na 6 wiatraków. Co godzinę 9000. I będę musiał włączyć grę i zarabiać. Przy okazji. Rozwary. Dobra. Kintyna wiedziałem, że Kintyna wpadnę. Ten, że powinien go... O, panie! Milion znowu mamy! Tak szybko to idzie. No, team F. Sobie to pójdziemy. Dobra, tym zaraz nie. Pierwszy ma git. Milion. I ostatni kurs do wiatraka kolejnego. Do wiatraka. Lubię wiatraki bardzo, bo dużo dają kasy. Oj, dużo dają te kasy wiatraki.
9000 za godzinę. W sumie. Jak tam dużo przyjmuje? Jeszcze to rośnie ta cena. No zobaczcie. Plac załadunkowy 3118 euro. No to spoko, że się wleje. Czas na rzeczywisty, żeby to było, czyli jedynka. Jak widzicie na górze. Mam nadzieję, że odcinki się wam podobają, bo mi się bardzo podobają te gameplay. Myślałem, że to będzie taki nudny gameplay, a tutaj taki fajny wyszedł. Też dużo montuję te odcinki. Staram się, żeby było jak najlepsze odcinki. Ciekawe, czy zdążę jeszcze wsypać do tego. No jeszcze to wsypię, myślę, że pójdziemy do... My przy okazji będziemy sobie ładować. Jak się to wsypię. Gdzieś tutaj. Wejdziemy do przodu. Jesteśmy. Dobra, i tutaj wolno idzie. Ale myślę, że znowu kolejny wiatrak będzie w tym odcinku. Już mamy tyle hajsu, że możemy się nachapać. Tu wjechałem. Bierzemy sobie te debele, składamy debele. Wiatrak się jeszcze przydał do godziny. Będzie darmowa hakasa. Darmówka będzie. Tutaj nie jedziemy. Ciekawe jak... Swoją drogą będę miał farminga 22 i ciekawe mi jedno. Czy będzie lepsza ta gra, czy będzie tak samo jak farming 19? Swoją drogą. Graficznie może być lepsza, będę może wpływał farminga. Jakie nowe plony będą? Zwierzęta. Będą nowe, może kury. Tu jeszcze to wpływa. Gdzie jest to bałem? To jest debela. No, przyjód idzie. Tutaj, bierzemy. Fajna. Dobra, i kupimy sobie wiatrak. Przy okazji kupimy sobie wiatrak, obiekty, wiatrak kup. Może nie tutaj. Sedno. Tutaj bym kupił. Było gdzieś miejsca. O. Tutaj. Tu. Kup. I działa. Do mojego przód. Za godzinę. Robienia. Teraz zobaczymy, czy za godzinę będzie przód darmowy. Mamy 83 tysiące mamy. Przyrost był. Mieliśmy 83 tysiące. No, 9 tysięcy. Dobrze mówię, że 9 tysięcy będziemy dorabiać teraz, za godzinę. I to za godzinę. Oho, już minęło dużo. Nie, jeszcze jest dużo przyrostu. Myślałem, że to też na chwilę będzie koniec z tym zapotrzebowaniem na soję. Ale mimo wszystko jest. Wyładujemy i zbieramy się belę troszkę. Tak żeby nie marnować czasu.
myślę. Tutaj się jedzie. Tutaj. Wody, nie. Coś za mało podjechałem. O, jest dobrze. Start. Bele. Ładuj. Dobra jest. No, a ja się bardzo dziwię na te duże, na te, na ten przywód. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Powinien jeszcze te farmy zrobić dłużej. Teraz co godzinę będzie zarabiał 9000. Tu weźmiemy. Dobra. Hop. Hop. Uch, jestem happy. Normalnie jestem szczęśliwy. Dobra. Bo niestety już zrobił gdzieś. Tu już kombajn się zrobił. Aha, bo ten tu był to. Zostawmy zbiorki. Ten nie, tamten. J. Tutaj. Szybciej jest, tak? Szybciej. My jedziemy sobie do farmy. U panie, już 80% zboża. Zrobione. Co jest grane? Już myślałem, że tu mam w grze. Będziemy sobie wsypać. Odziedziłem sobie tym kombajnem, tym tirem. Bo zapewne będzie blokować. Dobra. Okej, będziemy kończyć odcinek za chwilę. Za 2 minuty. Może będzie dłuższy odcinek. Odcinka Farmingo będzie 20 minutowe, powyżej 20 minut. Myślę. Może Farmingo 22 będzie dłuższe odcinki, a te Farmingowe 17 będą krótsze. Krótsze. To chyba się bardziej podoba, być dłuższe. Wiecie, ludzie ogląda. Dłuższe były w Wiedźminie odcinki. Chciałem skończyć Wiedźminie wakacje i chyba skończę. Tył. Ogrody. Tyle odjedziemy. Bo widzę, że blokuje już to. Dobra. Robią. Wiem, co wchodzi do farmy. Pozycja transportowa. Co tak bym jedzie? Wrzucimy sobie do stajni. Nie stajni, tylko do stodoły. Tabela. No i w kolejnych odcinkach będziemy próbować sprzedać te wszystkie te soje. Tak. I rozwody. Jest git. To już kombajn się zapełnił znowu?
Wyjedziemy. Na pole mnie 17. Aha, znowu od tej strony, co powinien mieć, robić. Sypać, bo tej strony właśnie przeszkadza mi w robieniu. Sypiemy. Pojedziemy zobaczyć. Obecnie mamy ranę. Dobra, niech to ranę będzie. Pojedziemy sobie jeszcze do farmy. Pojedziemy i jeszcze i zakończymy odcinek. Definitywnie. A zobaczymy jeszcze, jak wygląda cena. No tu sporo. 3000, ponad 3000 i dużo to różnica robi. Szpilamy jeszcze te soje. Myślę, że kupimy sobie kolejny wiatrak. Będziemy mieć 7 wiatraków. Dobra, to jest spoko opcja. Wiatraków. Im więcej wiatraków, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Dobra. Musimy zastosować sobie jeszcze czas. Podjedziemy tylko tym tirem. Tak, okej. Stop czas. Zapisz grę. Tak, zapisujemy grę, tak na wszelki wypadek. I teraz jeszcze stop czas. Stop, pauza, wstrzymaj. Także myślę, że odcinek się wam spodobał. Także trzymajcie się. No i cześć. Do następnego farminga. Pa!